Cieszę się, że możemy w końcu Cię gościć, bo pierwszy raz z Twoją sztuką zetknąłem się, chodząc gdzieś po pustostanach. Nagle natknąłem się gdzieś tam wśród takiego street artowego, powiem, badzenia. Nagle jak na takie motywy, bym powiedział, roślinne, graficzne, coś między pismem a malarstwem. I to się rozrastało. I byłem, mówię, co to za typ? Co to w ogóle, o co tu chodzi? O co tu w ogóle chodzi w tym bluszczu, który właściwie wił się i oplatał różne budynki? Co rusz natykałem się na twoje ślady zostawione w różnych miejscach w Łodzi. A niedawno miałem okazję dopiero zobaczyć twoje grafiki. A właściwie grafiki, które są połączeniem linorytu i rysunku. Innej techniki. I innej techniki, bardzo często właśnie rysunku. I powiem, że one były dla mnie dużym wyzwaniem, sporym wyzwaniem, takim intelektualnym, by zmierzyć się z tą formą, albo bez formy, trudno powiedzieć, ale z bardzo charakterystycznym znakiem Piotra. I zadałem sobie pytanie właściwie, czego to jest znak, co może oznaczać właśnie ten obraz Piotra, albo właściwie jakiś proces, który te obrazy rejestrują. I powiem, że oparłem się pokusie takich szybkich narracji, takiego zaszufladkowania filozoficznego, że na przykład tutaj właśnie twoje obrazy będą jakoś taki pęd życiowy ujawniały. A zaczęła mnie jakoś prześladować właśnie myśl o tej formie biologicznej, tego kłącza, czy pędu, czy jakiejś grzybni, która porasta i oplata. Nawet jeśli są takie formy gdzieś geometryczne u ciebie, to ona jest jakoś właśnie oplatana, czy porastana, czy przeszywana, tak nicowana takimi biologicznymi aspektami. Więc mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką abstrakcją, która i ma charakter taki biologiczny, ale też ma taki charakter geometryczny miejscami. Więc łączysz w sobie jakoś dwie sprzeczności. Ale obrazem czego są twoje obrazy? Czy ty możesz czy ty sam znajdujesz na to odpowiedź? Czy to jest dla ciebie nie do końca jasne? To z tym pytaniem cię pozostawiasz.